Tym razem na tapetę bierzemy młody zielony jęczmień. A więc tak, czym jest zielony jęczmień? Jest to zboże z rodziny wiechlinowatych, do którego zaliczamy w zależności od podziału od 20 do 25 gatunków roślin. Dlaczego chcę Wam to przedstawić? Mianowicie z faktu, iż jest samo w nazwie zawarte młody zielony jęczmień, z faktu, iż jestem młody, zawiera w sobie dużo, właściwie najwięcej mikro i makroelementów z tych wszystkich etapów rozwoju jęczmienia. Więc przedstawię Wam jego zalety, jego plusy. Też wyszło ich chyba właśnie znowu około 10, więc znowu dycha. Dlaczego warto zastosować młody zielony jęczmień? Może przedstawię, jak on wygląda. Tu zamieszczę Wam klipy. Pierwszym punktem jest fakt, iż młody zielony jęczmień jest prawdziwą bombą witaminową. Nadwpisując to w internecie, nazwę młody zielony jęczmień, zaraz właśnie krzyczą do nas hasła, że bomba witaminowa itd., itd. I czy tak jest faktycznie? No owszem, zawiera bardzo dużo witamin, bardzo dużo mikro i makroelementów. Jakieś jego dwie porcje praktycznie dziennie już można porównać z popularnymi suplementami diety, które mają uzupełniać nasze niedobory witamin. Nie będę tutaj wymieniał film, ale zażywanie tabletek z witaminami można właśnie przyrównać do regularnego, systematycznego spożywania młodego zielonego jęczmienia. Po drugie, młody zielony jęczmień zawiera bardzo dużo chlorofilu. Jakie jest działanie chlorofilu dla naszego organizmu? Mianowicie jest to działanie przeciwzapalne, przyspiesza gojenie ran oraz poprawia odporność organizmu. Po trzecie, badania udowodniły, że młody zielony jęczmień jest bardzo pomocny dla osób chorych na cukrzycę typu 2. Mianowicie regularne spożywanie czy przyjmowanie młodego zielonego jęczmienia przyczyniło się u tych osób do zmniejszenia poziomu glikemii oraz do zmniejszenia poziomu hemoglobiny glikowanej, tak zwane HbA1c. Podpunkt czwarty, podobnie jak czystek, młody zielony jęczmień działa ochronnie na nasze naczynia krwionośne, zapobiega zlepianiu się płytek krwi, działa oczywiście przeciwzakrzepowo oraz przeciwmiażdżycowo. Podpunkt piąty, młody zielony jęczmień wykazuje bardzo duże właściwości antyoksydacyjne, dodatkowo pomaga odtwarzać nasz organizm, czyli dzięki niemu możemy zachować prawidłową równowagę kwasowo-zasadową naszego ustroju. Podpunkt szósty, duża zawartość witamin i minerałów, głównie mam tu na myśli żelazo, miedź, potas oraz kwas foliowy. U osób cierpiących na anemię mogą przynieść, powiedzmy, swojego rodzaju ulgę. Sam z autopsji mam w rodzinie osobę, która przez jakiś czas spożywała młody zielony jęczmień, ponieważ cierpiała na anemię, po czym jej wyniki krwi znacznie się poprawiły. Podpunkt siódmy, młody zielony jęczmień zawiera dużo 2- glikozylisowiteksyny, co kryje się tą skomplikowaną nazwą. Jest to bardzo silny przeciwutleniacz, który pokazuje nawet 500 razy silniejsze właściwości przeciwutleniające niż witamina E, czyli pozytywnie wpływa na spowolnienie procesów starzenia naszego organizmu. Ósemka, młody zielony jęczmień zawiera bardzo dużo enzymów, które korzystnie wpływają na pracę układu pokarmowego, pomagają leczyć wrzody, chronią śluzówki oraz tkanki zewnętrzne w naszym żołądku. Punktem dziewiątym, który w pewien sposób łączy się z poprzednim, jest fakt, iż młody zielony jęczmień zawiera bardzo dużo błonnika, a w tabelce wcześniej pokazałem właśnie tego błonnika, jest on, nie pamiętam, około 40% jego zawartości. Sprawia on również pracę układu pokarmowego. Na internecie można spotkać się z jakimiś mitami odnośnie tego, że działa on odchudzająco. Z faktu na zawartość tego błonnika jednak wiemy, że sam błonnik nas nie odchudza, jednak na pewno korzystnie wpływa na pracę naszych jelit. Także to jest kolejny plus. No i podpunkt ostatni, dziesiąty. Stosowanie młodego zielonego jęczmienia jest pomocne w leczeniu trądziku, egzymy, atopowego zapalenia skóry, czy też owrzodzeń. A dlaczego tak się dzieje? Mianowicie wszelkie tego typu zmiany właśnie skórne, jakiś trądzik, owrzodzenia są jakby efektem tego, że coś się z nami dzieje źle od środka. Nie wiem, mamy złą pracę wątroby, złą pracę nerek, a młody zielony jęczmień pomaga leczyć, że tak powiem, te organy, w wyniku czego poprawia się kondycja właśnie naszej skóry. Wymieniłem 10 podpunktów, dlaczego warto stosować młody zielony jęczmień. Teraz jak go stosować? Powiem na przykładzie młodego zielonego jęczmienia, jaki sam posiadam. A więc tak, tu na opakowaniu pisało, żeby stosować od 5 do 7,5 g dziennie, łyżeczkę do herbaty bo tego zielonego jęczmienia zalać 150 ml wody bądź też soku, żeby było to bardziej zjadliwe. I taką porcję przyjmować 2-3 razy dziennie na 30 minut przed posiłkiem. Jeżeli chodzi o mnie, dopiero kilka dni temu wprowadziłem młody zielony jęczmień do swojej diety, żeby uzupełniać właśnie braki czy też niedobory witamin związane z tym, że jestem na redukcji. Mam nadzieję, że przyniesie to jakieś dobre efekty. Wam też polecam wprowadzić go do diety, jeżeli tylko macie taką możliwość. Zapraszam do śledzenia kanału i dzięki za uwagę. Podpunkt.